tysiąc cudów świata. Archipelag La Maddalena, Sardynia, Włochy, Europa. Podróżując po Sardynii, nawet mając tylko kilka dni urlopu, nie można pominąć archipelagu La Maddalena, który znajduje się w północno-wschodniej części Sardynii, niedaleko miasta Olbia, w sąsiedztwie szmaragdowego wybrzeża, czyli Costa Smeralda. Stąd już bardzo blisko do francuskiej Korsyki. Ta bajkowa część morza, pokryta mnóstwem większych i mniejszych wysepek, jest niezaprzeczalnie ogromnym skarbem narodowym Sardyńczyków i stanowi wakacyjny cel dla tysięcy turystów. Czy warto tu przyjechać? Już sam fakt, że cały archipelag La Maddalena to park narodowy, Parco Nazionale dell'Archipelago della Maddalena, przesądza o tym, że odpowiedź może być tylko jedna – warto. A jak się dostać na wyspy archipelagu? Możliwości jest kilka. Jeśli mamy samochód, można zabrać go na pokład promu i popłynąć z Palau na główną i największą wyspę, od której nazwę wziął cały archipelag, czyli na La Maddalenę. Stąd mostami przedostaniemy się na wyspy Caprera, Giardinelli. Ale to tylko dwie z kilkudziesięciu wysp. Niestety na większość z nich i tak dostaniemy się tylko od strony morza. Pozostaje więc rejs. I tu do wyboru mamy duże wycieczkowe statki i kilkunastoosobowe łodzie. Co wybrać? Warto zapłacić nieco więcej i nie rozczarować się, kiedy to wymarzona plaża w kilka minut zamieni się w gwarny deptak. My, korzystając z facebookowej grupy Polacy na Sardynii, ruszamy w rejs z Eweliną Falenciak-Fara. Więc jeżeli grupa będzie miała ochotę na Stare Miasto, to robimy dwa przystanki na wodzie. W rytmie szumu fal i muzyki zagłębiamy się w malowniczy archipelag, który, jak twierdzą geolodzy, jest pozostałością połączenia lądowego pomiędzy Sardynią a Korsyką, które na skutek eustatycznych ruchów morza dosłownie rozsypało się, tworząc ten niezwykły krajobraz. Archipelag La Maddalena składa się z 60 wysp i wysepak. Od 1996 roku działa tu pierwszy park narodowy w regionie. Od 2006 roku obszar wpisany został na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Archipelag przez długi czas pozostawał niezamieszkany, z wyjątkiem starożytnych rzymskich posterunków wojskowych i XIII-wiecznego klasztoru na wyspie Santa Maria. Dopiero w połowie XVII wieku przybyła tu niewielka grupa pasterzy z najbliższej Korsyki, by zająć największą z wysp archipelagu, La Maddalenę. Archipelag nosi tę samą nazwę, co jego główna wyspa, La Maddalena, na której pierwsze osady pojawiły się w 1770 roku. Ponownie La Melisa. Libera! Czas zejść na ląd. Jest wiele cudownych plaż na archipelagu, ale to wyspa Isola Spargi uważana jest za wyjątkową. Zachwyca swą naturalnością, minimalną ingerencją człowieka i, jak twierdzą turyści, najpiękniejszymi plażami na Sardynii. Nie ma tutaj pomostów do cumowania statków, plażowych knajpek i gwarnych restauracji. Wszystko wygląda tak, jak powinno. Cala Coneri Beach to mała plaża ze skalistym tłem. Jest popularna wśród żeglarzy, ponieważ zwykle nie jest odwiedzana przez łodzie turystyczne. Nazywana jest też plażą miłości, bo młodzi ludzie przyjeżdżali tu, żeby pobyć sami. Niewielu tu turystów, dla których kąpiele słoneczne to priorytet, ale co tu robić innego? Oczywiście korzystać z wszelkich darów natury i podziwiać to, co nas otacza na ziemi, nad wodą i pod wodą. Co prawda nie znajdziemy tu barwnych raf koralowych, ale z pewnością naszym oczom ukaże się pełen życia podwodny świat, nietknięty ręką człowieka, na który spojrzymy przez wyjątkowo krystalicznie czystą wodę. Warto zdecydować się na użycie maski i rurki i udać się na leniwy snorkeling, który jest tutaj wręcz obowiązkowym punktem programu.
ale woda piękna. Cześć. A jak wygląda archipelag z góry? Bez zaskoczenia, również wyjątkowo. Wody morskie otaczające wyspy archipelagu La Maddalena zachwycają. Białe smugi fal pozostawione przez łodzie na tafli burgundowo-szmaragdowo-lazurowej wody dopełniają zauroczenia. Połączenie kilku czynników przyrodniczych i geologicznych, które istnieją tylko tutaj, sprawia, że pejzaż morski La Maddaleny jest naprawdę wyjątkowy i niepowtarzalny na skalę światową. Czas ucieka. Wracamy na łódkę. Puszka piwa, lampka wina i sympatyczne towarzystwo. Czy to nie idealne dopełnienie scenografii, która nas otacza? Tę plażę omijamy. Trzy duże łodzie i kilkaset osób pędzących na brzeg. Dopływamy do Spiaggia di Cala Corsara. Brzmi ekscytująco i tylko czekać, aż pojawi się Jack Sparrow. Plaża jest częścią Parku Narodowego La Maddalena. Znajduje się na południowym wybrzeżu wyspy Spargi i można się do niej dostać tylko od strony morza. Wybrzeże zatoki tworzą cztery małe plaże otoczone od wschodu niskimi wydmami, porośniętymi rzadką roślinnością i endemitami tego obszaru, takimi jak dzika róża, pankracja morska. Ich aromaty mieszają się z zapachem jałowca, kolcolistu i czystka. Od strony zachodniej morze, wiatr i czas nadały dziwaczny kształt granitowym skałom. A ta niespodzianka rozbawiła wszystkich. Wścibski mały dzik wbiegł nagle na plażę, upatrzył sobie pusty kocyk, na którym leżał plecak turystów kąpiących się w morzu i próbował podrzucać nim, tak, aby coś się wysypało. Całą akcję z zarośli obserwowała jego matka. Locha zdecydowanie była bardziej powściągliwa w kontaktach z plażowiczami. Chyba największa atrakcja wyjazdu. Ta pani ma szynkę. Tutaj. Rozbawieni awanturniczym postępowaniem małego dzika podejmujemy wyzwanie i próbujemy okiełznać SUPA, czyli Stand Up Padding. Wydaje się to proste i zapewne dla wtajemniczonych takie jest. Jak widać, nawet psy opanowały tę sztukę. Rzeczywistość jest jednak odmienna. Mimo skupienia, wciąż spadamy w krystaliczną wodę. Ale humor wszystkim dopisywał, szczególnie tym na plaży. I've been making changes for the ages. I've been making plans and contagious.
Jeszcze raz pod wodę i w przestworze. Czas nieubłaganie ucieka, a apetyt rośnie proporcjonalnie do minut spędzonych w wodzie. Ewelina nie zawodzi, bo Sardynia ma wyjątkowe jedzenie. Co ciekawe, wiele osób sądzi, że Sardynia jest królestwem ryb i owoców morza. W końcu to wyspa. Ale prawdziwa kuchnia Sardynii jest tam, gdzie nie ma turystów. U pasterzy w górach. A zatem typowe potrawy Sardynii należą do kuchni kontynentalnej. Są to mięso, sery, makarony, pierogi, warzywa i owoce. A bogactwo cytrusów, migdałów i miodu odkryjemy w sardyńskich słodyczach. Pane Carasau to najbardziej znany chleb Sardynii. Jest chrupiący i cienki. Na kontynencie nazywa się go prościej – carta da musica, czyli papier nutowy. Dziś pane Carasau można kupić na całej Sardynii. Jest nawet wersja czarna, barwiona węglem drzewnym. Nadszedł czas na karmienie skrzydlatych mieszkańców archipelagu, którzy głośno upominają się o udział w uczcie. Kolejne danie ląduje na stole. Maloredus, czyli gnocchetti sardi. To typowy makaron z Sardynii w formie małych muszelek. Podawany jest z mięsnym sosem pomidorowym. Czas spalić kolejne kalorie. A gdzie najlepiej, jak nie w krystalicznie czystej wodzie? Tutaj nawet ryby wiedzą, że na górze trwa uczta. Setkami gromadzą się wokół łodzi, połyskując srebrem łusek w błękicie morza. Bogactwo podwodnego życia to jeden z nieodzownych elementów tutejszego krajobrazu, które koniecznie trzeba zobaczyć. A na powierzchni kolejny element uroku archipelagu. Większość wysp pokrywają granitowe i porfirowe formacje skalne, w których skomplikowanych konturach, w otulających rajskie zatoczki, tkwi duża część jego piękna. Niektóre ze skał przybierają niezwykłe formy. To jedna z nich, Testa della Strega, głowa czarownicy, choć nam przypomina bardziej głowę orła.
Tuż nad wodą możemy dopatrzeć się, tak, wątroby, a po jej lewej stronie, nieco u góry, kształt buta włoskiego. Bogactwo wysp i plaż w archipelagu jest przeogromne. Niestety wśród nich są już plaże zamknięte dla turystów ze względu na ochronę ich unikatowego piękna. Spiaggia Rossa, różowa plaża, to dobitny przykład. A wszystko za sprawą wynoszenia z niej różowego piasku przez turystów. Z archipelagiem La Maddalena związane są nazwiska wielu postaci historycznych. W 1793 roku 24-letni wówczas Napoleon Bonaparte próbował podbić La Maddalenę, lądując na wyspie Santo Stefano. Jednak nawet 22 statki tworzące jego flotę nie były w stanie przełamać oporu, jaki stawiał przyszłemu cesarzowi Francji patriota i bohater wyspy, żeglarz Domenico Millerier. Napoleon został zmuszony do odwrotu i powrotu na Korsykę. Admirał Horatio Nelson również patrzył na La Maddalenę jako strategiczną wyspę tej części Morza Śródziemnego. Przebywał tutaj od 1803 do 1805 roku. Zżył się z mieszkańcami, zyskał ich przyjaźń i szacunek, a przed odpłynięciem na Trafalgar podarował wyspiarzom krucyfiks i dwa srebrne świeczniki, które do dziś znajdują się w Muzeum Kościoła Santa Maria Maddalena. Giuseppe Garibaldi, bohater dwóch światów, wybrał archipelag i wyspę Caprera, najpierw jako miejsce swojego odosobnienia, a następnie jako miejsce, w którym spędził resztę życia. Prowadził proste, ciche życie chłopa i marynarza w otoczeniu przyjaciół. Na Caprerze właśnie Garibaldi wymyślił plan zjednoczenia i stąd wyjechał, aby go realizować. W końcu wrócił na wyspę i był tutaj aż do śmierci. I wreszcie Mussolini, który w 1943 roku był więziony na wyspie La Maddalena. Przez długi czas wyspa La Maddalena była bazą włoskiej marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, więc mieszkańcy musieli przyzwyczaić się do stałej obecności w mieście wojska włoskiego i amerykańskiego. Zlikwidowano ją dopiero w 2008 roku. Kolejna jakże miła niespodzianka. Na łodzi czekają na nas tradycyjne włoskie nalewki. Pochodzący z Kampanii, ale popularny w całych Włoszech likier cytrynowy limoncello oraz typowy sardyński likier Mirto. Podobno doskonały na trawienie. Likier przygotowuje się z jagód mirtu pospolitego. Podaje się go po posiłku. Mirto można kupić czerwone lub białe. Czerwone robi się z jagód mirtu, a białe z młodych liści. Generalnie jest cały do wykorzystania, bo czerwony likier jest robiony z owoca, który wygląda jak jagoda, ale w ogóle nie ma tego smaku. Biały likier jest robiony z kwiatuszków, a gałązki i liście można wykorzystać jako aromat na przykład do pieczeni pod żeberka czy pod świniaka. Ja ostatnio robiłam właśnie żeberka i położyłam gałązki z listeczkami pod mięso. Na piekarniku na to żeberka do piekarnika. I to jest myrt? Ta roślina nazywa się myrt? Mirto. To są takie krzewy, no ja na przykład w ogródku mam taki krzew. Płyniemy dalej. Przed nami największa i najludniejsza z wysp tworzących archipelag o tej samej nazwie. Stałą łączność z Sardynią zapewniają jej regularne połączenia promowe z miejscowością Palau. Mijamy granitowy obelisk, wyznaczający punkt geodezyjny sieci trygonometrycznej.
w oddali miejsce, w którym więziony był Mussolini. Więzienie Duce urządzono w atrakcyjnej willi w stylu włosko-mauretańskim. Okna wychodziły na morze, na południowym brzegu wyspy. Terenu przez okrągłą dobę strzegło ponad 100 karabinierów i policjantów. Dopływamy do głównego portu na wyspie, La Maddalena. Miasto liczy nieco ponad 10 tysięcy mieszkańców. Dodatkowo latem wakacje na wyspie spędzają też turyści, głównie z Włoch i Francji. Szacuje się, że w mieście może wówczas przebywać ponad 20 tysięcy osób. Wysiadamy w porcie miejskim Cala Gavetta, usytuowanym w wąskiej zatoce w samym sercu miasta. Tuż obok portu na niewielkim placu wznosi się charakterystyczna granitowa kolumna z wizerunkiem Giuseppe Garibaldiego, wykonana na początku XX wieku. Życie miasta skupia się wzdłuż nabrzeża, przy którym po jednej stronie cumują promy, łodzie i jachty, a po drugiej ciągną się kamienice, a w nich lodziarnie, bary, restauracje i mnóstwo sklepów z pamiątkami oraz lokalnymi produktami. La Maddalena oczarowuje swoich gości malowniczym miastem. Tutaj można spacerować wąskimi, brukowanymi uliczkami wśród domów z XVIII wieku lub przechadzać się po historycznym centrum, które zdobi kościół parafialny Santa Maria Maddalena. Miasto, pomimo niezaprzeczalnego uroku, nie może poszczycić się wielowiekową historią. Co ciekawe, cała wyspa nie była zbyt popularna w czasach starożytnych, ponieważ miała ogromną populację królików, które zniszczyłyby wszystko wokół. Kilka wieków temu sytuacja nieco się zmieniła. Ludzie docenili strategiczną lokalizację, jako pierwsi wykorzystali to piraci, którzy uznali je za świetne miejsce do zakładania małych siedzib i ukrywania skarbów. W XVIII wieku osada miała nie więcej niż 400 mieszkańców. Większość z nich pochodziła z Korsyki. Rozwój miasta nastąpił w XIX wieku, kiedy to wojsko zaczęło interesować się tymi terenami. Jeszcze kilka regionalnych przysmaków, wśród których znalazły się owoce opuncji i ruszamy w drogę powrotną. Mijamy widoczny z daleka na wyspie Isola Santo Stefano pomnik poległych z pancernika Roma, który został zbombardowany przez niemieckie lotnictwo. Lata później jeden z niewielu marynarzy, którzy przeżyli ten dzień, powiedział: sam diabeł nie odważyłby się wkroczyć do tego piekła. Powoli dobiega końca nasza całodniowa wycieczka na jeden z najpiękniejszych archipelagów Europy, a może i świata. Pozostawiamy za sobą mały raj na ziemi, którym warto nacieszyć oczy. Spędziliśmy tu cudowne chwile wśród wspaniałych ludzi i niezwykłych krajobrazów, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Ale to tylko jeden dzień wyjęty z naszej podróży. Czas ruszać dalej, bo to nie koniec naszej sardyńskiej przygody. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Jeżeli Ci się podobał, subskrybuj nasz kanał, zaglądaj na Instagram i Facebooka. Dzięki temu będziesz otrzymywać powiadomienia o naszych nowościach.